Hej, cześć, czołem z tej strony, zupełnie absolutnie, ja witam w drugiej części rekonstrukcji malucha, czyli Fiata 126P. W poprzednim odcinku zakończyliśmy rekonstrukcję przodu auta, a dzisiaj zaczynamy rekonstrukcję podwozia z tyłu. Jak widzicie, z tyłu jest dużo, dużo więcej rzeczy, ale tu też znajduje się silnik, do którego wrócimy troszeczkę później. A więc od czego? Usuwamy zbiornik paliwa. O, proszę bardzo. Kolejny tutaj problem. Amortyzator. Może najpierw koła. Będzie szybciej. Będzie więcej widać, tak? Dekielek. Bęben. Piasty nie możemy, musimy najpierw szczęki i cylinderek i... Oj, coś nie? Coś jeszcze? Jest tu pół oś. Przegub pół osi. I teraz dopiero możemy zdjąć piasty. Jeszcze musimy zdemontować spornik. I też co tu mamy? O rany, troszkę tu jest zamieszania. A jest, tu jest taka ciekawostka, zaraz wam pokażę na przykładzie tego na drugiej strony. Są elementy, które są prawie niewidoczne. Może jeżeli to auto by było opuszczone, pewnie można byłoby to łatwiej zauważyć. Oj, no, zawsze zapominam. Może to też ściągniemy. Tak. No jest ta półoś, którą trzeba najpierw i przegub, żeby tutaj ładnie to wszystko zdemontować. Tu też to odbój gumowy, o którym zapomniałem po tamtej stronie. I proszę bardzo, tylko się tam podniósł widok. Taka ciekawostka. Wydaje się, to jest jeden element, ale są dwa. Jest najpierw u góry taki cienki pierścień gumowy sprężyny. Tak? I zaraz potem jest gniazdo pierścienia. I dopiero wtedy można zdjąć sprężny i amortyzator. Jeszcze tuleja. Wahacz. I tarcza. I mamy wszystko. Jeszcze tutaj musimy wrócić do odboju. Ok, czyli cała część związana z podwoziem z tyłu auta już jest zdemontowana. Możemy przystąpić do naprawy tego, co się da naprawić. Szkoda. Tam się coś nie naprawiło po drodze. I zobaczmy, co trzeba dokupić. Tuleje na pewno do maluszka. Sztuk dwie. I dwa odboje.
Okej. Czyli to, to, ta tuleja i gdzieś tu jeszcze była jedna. Tu. Okej. Co jeszcze? Szczęki hamulca na pewno. Razy dwa. Pół oś. Razy dwa. I to mamy szczęki. Ekstra. Pół oś. Szczęki. Szczęki. I pół oś. Dobra. Pierścingowe gniazdo pierścienia. Tak samo razy dwa. Przegub pół osi, wspornik wahacza. Tu było raz, a wsporniki dwa. Okej, sprężyny dwie są potrzebne, amortyzatory dwa. Okej. Wahacz tylny też razy dwa. Będzie prawie wszystko. Piasta tylna i cylinderek. Jeden wahacz tylny. Piasta tylna. I cylinderek jeden też. Okej. Tak, 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 tak. Chyba mamy wszystko. W komplecie i montujemy zbiornik paliwa. Udało nam się zregenerować odboje. No i to kółeczko zaczynamy. Szczęki, bęben, dekielek, wahacz. Mamy ten amortyzator. Gniazdo pierścienia. O, i tak ciężko teraz tu trafić będzie. Pierścień. Założę piastę, natomiast tutaj tej półosi nie będę montować z uwagi na to, że będzie mi potrzebne dojście do skrzyni biegów. Ojej, to już w ogóle nie wyszło. I dlatego tutaj zostawiamy sobie tą przestrzeń na zabawę ze skrzynią i z silnikiem od razu.
Tu tak samo, czyli analogicznie. Cylinderek, szczęki. Dekielek. No i ekstra. Jeszcze ten przegub. I tu też zostawiam przestrzeń. Czy ja tu o czymś nie zapomniałem? Chyba tutaj właśnie przez zbiornik paliwa tu można nie dostrzec, że mamy też tu tuleje. Przy demontażu akurat to jest łatwe, bo zdemontowaliśmy najpierw zbiornik. Ale już przy montażu trzeba być czujnym. Dobra, zostały nam pół osie. I cóż. Ja już może faktycznie jeszcze mamy trochę czasu. Tak jak już się bawimy, to zdemontuję również tutaj skrzynię biegów. Bo widzę, że przy silniku będzie większy, więcej pracy. A to jest w miarę czysta sprawa. Chociaż też nie. Nie do końca. Trzeba będzie wał wymienić, więc... No to po prostu dokonuję teraz demontażu. Zregeneruję, przygotuję części. Bał. Dobra. No naprawmy to, co się uda. No niestety nie udało się wszystkiego. Oj. Sprawdźmy. Tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, koło zamachowe. Tarcza sprzęgła. Może alfabetycznie polecimy koło zamachowe. I docisk sprzęgła. Tak, tam chyba jeszcze coś nam zostało. Docisk. Tarcza sprzęgła, koło zamachowe i zostaje łożysko dociskowe i panewka główna tylna. I łożysko dociskowe, tak. Dobra, to jesteśmy przygotowani na montaż skrzyni biegów, ale nie możemy jej montować, bo musimy pobawić się silnikiem. A na silnik, na część silnikiem już zapraszam w trzeciej części, no bo tu niestety będzie tego trochę więcej. No i trzeba się do tego jakoś przygotować. No to hej, zapraszam na trzecią część silnikiem. Hej.